Siemaneczko wszyscy ludzie, tutaj Matinio, witajcie w unboxingu. Kochani, cóż, po ostatnim unboxingu troszeczkę takim, można powiedzieć, gdzie widzieliście mój aparat, chciałem w końcu wam zrobić jakiś taki konkretniejszy i proszę bardzo, jest. Cóż, jak myślicie, co to może być? Jak widzicie, prostokątna paczka, nie wiem jak to widać, bo muszę pilnować troszeczkę jednak. Wyświetlasz, chociaż poczekajcie, zrobię taki mały trik, tylko zrobię to już tak na szybko. O! No dobra, myślę, że powinno być teraz good, ponieważ teraz ja to widzę troszeczkę odwrotnie. Wydaje mi się, że to będzie teraz good. No dobra, cóż, co to może być, kochani? No, nie będę oczywiście ukrywał. To jest klawiatura do komputera. No ale cóż, co to jest za klawiatura, to się przekonacie. Pomyślałem, że zakupię sobie jakąś klawiaturę, która zastąpi mój stary, tak zwany plastikowy, można powiedzieć. No cóż, to nie jest raczej za 100-500 zł, tylko taki konkretny, który zostanie mi jakiś na jakiś czas. Cóż, chyba nie ma innej opcji. Musimy użyć czegoś ostrego, więc użyjemy. Nożyczek, no i rozpoczynamy, co nie? Na przykład tak, wytknijmy troszeczkę tutaj nasze nożyczki, a w sumie możemy zrobić nawet tak. Trochę nietypowy papier w sumie, co prawda, ale... Taki dostałem, cóż. A, dobra. Rozpinamy tutaj wszystko, tak, rozpinamy, tak, szczególnie to jest co określone słowo. Mogę oczywiście te taśmy już nawet w sumie, bo sobie będę się męczył. O, nawet papier już nawet widzę, że tutaj ładnie się chce przykleić. Kurde. Co tu? O, już widzę, już opakowanie już się zbliża. No niestety, nie ma folii bąbelkowej, niestety. Muszę to jakoś otworzyć, mogę to jakoś... A zresztą. Kurde. Chcę, ale nie mogę. Zróbmy może tak. O! Nie wiem, czy mnie widzicie, czy nie, ale mam nadzieję, że nie, bo nie chciałbym, żeby taki był typowy unboxing, żebyście mi wiedzieć. O, dobra, już mam łatwiej. O! Trzeba to jakoś wyjąć. Najwyraźniej nie chcę uszkodzić, ale już powinniście orientować się, co to może być za klawiatura, ponieważ już po nazwie wie, to można go zauważyć. Ale ja kurde chcę to wyjąć. O, dobra, już poszło. Urwało się, przykleiło się. To oczywiście wypierdalamy. Proste. No jeszcze oczywiście papierki tu sobie ogarniemy. No i cóż, jak widzicie... Może, czekajcie, bo tutaj widzę, że nawet... Zauważyłem, że cena nawet jest tutaj przyklejona. No dobra, zostawmy może przy takiej, żeby nie było. Albo inaczej, w sumie zrobimy tak. O, żebyście nie mogli zobaczyć ceny. To jest klawiatura Logic LK12. Co prawda nie jest jakoś taka zbytnio znana. Dlaczego wybrałem taką klawiaturę? Ponieważ no może nie była taka zbytnio droga, ale oczywiście to była z tych najtańszych, można powiedzieć. I pomyślałem, że zastąpi moją starą, troszeczkę można powiedzieć już zużytą klawiaturę. Pomyślałem, że w końcu jakaś zmiana w moim klawiaturze powinna być w końcu. Strasznie się po prostu ciężko na nim pisało, dlatego postanowiłem, że sobie kupię. No dobra, ale teraz musimy otworzyć to. No ale teraz pytanie jak? Tu jest coś, co mógłbym to... O! Na razie staram się oczywiście tak jakoś nie uszkodzić, ponieważ mam gwarancję, jeżeli chodzi o tę klawiaturę, więc nie chciałbym to jakoś uszkodzić. No ale już jest nawet w porządku. No dobra. Otworzyliśmy, mam nawet moją kochaną już, można powiedzieć, klawiaturę. No to oczywiście nic nie ma. Sami zauważcie, nic nie mamy. Sobie tu odłożę gdzieś z boku, a żeby nie było, to sobie obrócę, bo nie wiem jak tam widzicie. No dobra. Mamy oczywiście kabelek, mamy klawiaturkę, no to raczej nie ma nic. Nie ma tutaj nic standardowego. Mamy to oczywiście folię zwykłą, niestety nie bąbelkową. I mam instrukcję, ale po co nam instrukcja, szczególnie, że instrukcja do klawiatury jest raczej prosta.
No dobra, mamy tutaj naszą kochaną klawiaturę. Cóż, mamy tutaj wejście USB, czy nawet widzicie dobrze, bo postaram się troszeczkę to zbliżyć. Mamy normalne, standardowe wejście USB, tylko muszę zobaczyć, czy to jest 2.0 czy 3.0. Ale nie wiem, czy chyba wydaje mi się, że 2.0. Bo ktoś mi kiedyś powiedział, chyba jeden ze znajomych właśnie, że są różne typy wejścia USB. Jest chyba 2.0 i 3.0. Nie pamiętam do końca, na czym to polegało, czy to jest uzłocone. Tak mi się wydaje, no nie jestem do końca pewien, ale USB jak USB, no kurde, dlaczego to nie chce mi się obkręcić? No dobra, mniejsza z tym, bo nie będę się to raczej tak za bardzo męczył. Albo dobra, bo nie jestem do końca pewien, ile to będzie miało metrów, dlatego jestem z czystej ciekawości, jak to będzie mniej więcej wyglądało, ponieważ ja będę to chciał na pewno jakoś z tyłu biurka to jakoś, no zaraz zobaczymy. No, powiem wam, że to nie jest jakoś zbytnio długi, co prawda. No dokładnie, to nie jest zbytnio długi, no jestem troszeczkę mało, jestem troszeczkę zawiedziony. Ile to może mieć? 1,5 metra, czy nawet mniej? Wydaje mi się, że nawet 1,5, tak jest całkiem możliwe. Ja się to sprawdzam. Chyba tak, to jest jakieś 1,5 metra, całkiem możliwe. Ale co do klawiatury, ponieważ kabel to raczej to nie jest taka istotna sprawa. Jeszcze zobaczę, czy czegoś tutaj nie ma napisane, ale raczej nie. Ale dobra, sami zauważcie, że klawiatura jest troszeczkę nietypowa, ponieważ, ale wybaczcie, sobie to ustawię. Ponieważ jak sami już nawet zauważyliście, może już od samego pierwszego spojrzenia, że trzy typowe przyciski, które zazwyczaj są tutaj, gdzieś koło F12, wyświetlacz jest mniej więcej tu, jest na odwrót. Nie wiem, z jakiego to właśnie jest powodu, czy to jest tylko w ramach takiego, można powiedzieć, nowego stylu klawiatury, czy producenci tak chcieli, no ale wydaje mi się, że to tylko tak miało wyjść. Jakoś tak wyszło. Ale to jest nietypowa firma, ponieważ sami zauważcie nawet formą klawiatury. Ponieważ zazwyczaj jest taka normalna prostokątna, albo nawet jakaś taka, czekajcie, bo ja tak powiem wam, że ekran, który mam teraz ustawiony, jest dość nietypowo, więc chcę to jakoś ustawić, ale dobra, może tak zostawię już po prostu i o, mniej więcej tak. Sami zauważcie, że klawiatury zazwyczaj są takie prostokąty, nie mają czegoś jeszcze innego. Tutaj zauważcie, że jest takie małe wygrubienie, co czym jest spowodowane? Po prostu powiększoną spacją. Ale sami zauważcie, jeżeli chodzi o odgłos. Nie wiem, czy to zauważycie. Jest troszeczkę cichy, co prawda. Może nie do końca to może jest takie ciche, ponieważ tamta moja klawiatura była dość masakrycznie cicha i to było dużym plusem, co prawda, ale wytrzymałością raczej nie dominowała. Ta akurat, moim zdaniem, jest nawet dla mnie bardzo fajnie dopasująca. Czekajcie, aż mogę sobie sprawdzić każdy przycisk, ponieważ niektóre przyciski są co prawda trochę ciche. O, na przykład tu jest nietypowy dźwięk jak na Escape'a. Ale powiem, że taka klawiatura dostatecznie wystarczy na mój biurowy komputer na jakiś czas. Chyba że będę chciał sobie wykombinować jakiś lepszy komputer, to wydaje mi się, że nawet taka klawiatura mi dosłownie wystarczy. Ale na razie to wystarczy mi na ten komputer biurowy, ponieważ tak jak już powiedziałem wcześniej, tamten już mi się dosłownie już rozwalił i w końcu trzeba było zakupić jakiś o wiele bardziej taki już niezniszczony. Ale mi ogólnie powiem, że klawiatura pod względem wyglądu oraz dźwięku jest nawet fajny. Nawet mogę wam pokazać, zobaczcie nawet z tyłu, jak to mniej więcej wygląda. W sumie jestem ciekaw, jak to by było, gdybym ja nawet na przykład bym chciał sobie wykręcić. Nawet powiem, że nie jest najgorzej. Chociaż zobaczę, jak wygląda. A dobra, czyli najwyraźniej to nie jest. To jest standardowa, jak na takie klawiatury, które są raczej chyba plastikowe. Najwyraźniej tak. Zaraz zobaczę, jak to mniej więcej wygląda pod kątem. No, powiem, że nawet trochę to, ale to nie aż tak niż z poprzedniej
który był. Ale powiem wam, że i tak jest fajnie. To jest dobra klawiatura. Tylko poczekam, aż w weekend wrócę do domu i zobaczę, jak ona będzie się sprawowała. Tam to na pewno chyba sobie ją wyrzucę. No dobra, to był chyba krótki, można powiedzieć, unboxing. Chciałem wam pokazać moją kochaną nową klawiaturkę. No i cóż, chyba tyle. Także dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli wam się oczywiście taka forma się spodobała, wiadomo, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, jak tam oceniliście ten film. Co uważacie. No i do usłyszenia w następnych materiałach. Dzięki wielkie. Na razie.